Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę porozmawiać o Twoich nawykach. Jak możesz zobaczyć na naszym kanale, jest wiele filmów dotyczących Twoich nawyków, natomiast dzisiaj chciałbym właśnie porozmawiać z Tobą na temat specyficznej rzeczy, czyli na temat tego, w jaki sposób przerwać pewien nawyk myślenia, czyli w jaki sposób przerwać pewną sekwencję myślenia bądź czynności, które wykonujesz, no, które prowadzą Cię do negatywnych jakichś rzeczy. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam. No właśnie, Twoje nawyki tak naprawdę codziennie, każdego dnia determinują większość czasu, który spędzasz. Bo większość rzeczy, które robimy każdego dnia, nie są jakimiś świadomymi czynnościami. Przecież nie myślisz cały czas, czy lewą nogę postawić przed prawą, czy prawą przed lewą, jak to zrobić. Nie zastanawiasz się, jak czasem sięgasz do lodówki po jedzenie, nie zastanawiasz się, jak włączasz komputer i chodzisz na Face'a. Przeważnie nie zastanawiasz się, kiedy pracujesz, kiedy robisz inne rzeczy. Wszystko to jest pewnym zestawem wyuczonych czynności, które są Twoimi nawykami. I tak musi być, ponieważ w naszym świecie obecnie, no, dzieje się tak wiele rzeczy. W naszym życiu jesteśmy bombardowani informacjami. Jesteś bombardowany cały czas reklamami. Zauważ już, jak wygląda w ogóle telewizja. Tam musi się co 2 sekundy zmienić ujęcie, zmienić się scena, bo ludzie nie potrafią już mieć na tyle koncentracji, żeby wytrzymać jedno ujęcie, tylko masz cały czas pyk, 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 zmianę scen. Więc nasz umysł również musiał się do tego przyzwyczaić i aby nie zwariować, aby uodpornić się właśnie na ten nadmiar informacji, on musi bardzo często kierować się nawykami. I te nawyki, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo wpływają na Twoje życie i determinują to, w jaki sposób ono wygląda. Bo tak jak Ci mówię, mogę spokojnie ocenić, to nie jest wynik żadnych badań, nie mogę tego poprzeć żadnymi badaniami. Natomiast mogę Ci powiedzieć na pewno, że 90% czasu, który spędzasz każdego dnia, który dostaje każdy i każda z nas, taki sam, 24 godziny. Te 90% czasu jest właśnie efektem Twoich nawyków, tego, w jaki sposób. Czy rano wstajesz i zaczynasz działać, idziesz na przykład biegać, czy robić jakieś inne czynności, które będą pozytywne dla Twojego życia, czy może idziesz zapalić papierosa albo wyłączasz budzik 20 razy, kiedy już jest za późno i tak się spóźnisz do pracy i będziesz docierać do niej w stresie i zaczniesz swój cały dzień po prostu od niepotrzebnego stresu. Więc w jaki sposób te nawyki działają? No działają tak, że po prostu nasz umysł oczywiście oprócz wszystkich tam hormonów, oprócz wszystkich substancji, które tam się wydzielają i właśnie kierują chemią Twojego mózgu, również ma pewien sposób działania, więc on potrafi kojarzyć rzeczy do siebie podobne, potrafi kojarzyć rzeczy po to, żeby właśnie wysnuwać pewne wnioski. Potrafi widzieć sekwencję pewnych zdarzeń. Tutaj przykładem może być na przykład eksperyment Pawłowa, jeden z pierwszych, który dowiódł właśnie działania nawyków, tego, że na początku psu, on dawał jedzenie, tak? Później dawał jedzenie i dzwonił dzwoneczkiem i pies wtedy oczywiście, jak widzi jedzenie, no to wydziela się ślina. Tak jak my, jak widzimy cytrynę, albo nawet jak pomyślisz o cytrynie, to zaraz będziesz miał pełno śliny w ustach. No i tak samo ma pies. I później on robił eksperyment, że tym razem nie dawał jedzenia, natomiast dzwonił samym dzwoneczkiem, a psu i tak wydzielała się ślina, ponieważ jego umysł skojarzył jednoznacznie właśnie to, że jedzenie równa się dzwoneczek, równa się wydzielanie śliny automatyczne, podświadome. Więc możesz tutaj zobaczyć, że te nawyki są bardzo silne i one dotyczą nie tylko takich prostych, jakichś fizjologicznych czynności, ale również dotyczą całego praktycznie Twojego życia. Również zaawansowanych rzeczy związanych z miłością, z tworzeniem biznesu, z Twoją samooceną, z nawykami, ze sposobem Twojego myślenia. Właśnie nawyki tak działają, że jeśli Twój umysł na przykład wyrobi sobie ścieżkę po prostu neuronów, którą płynie prąd i wyrobi z punktu A do punktu B, gdzie na przykład punktem A może być to, że wstajesz rano, punktem B to, że idziesz zapalić papierosa, jeśli jesteś osobą palącą. Jak człowiek przez 10 lat wyrabia tą ścieżkę, to tam już nie jest ścieżka, tylko prawdziwa autostrada. Prawdziwa autostrada, którą ciężko jest później zmienić, dlatego ludziom tak ciężko rzucić palenie. Dochodzi do tego uzależnienie od nikotyny i już w ogóle jest wtedy hardcore, bo mamy uzależnienie psychiczne i fizyczne. I na przykład jeśli on by chciał dojść do punktu C, w którym rano wstaje i zamiast zapalić tego papierosa, poszedłby biegać, to musi znowu tą ścieżkę wyrabiać na tyle długo, żeby ona się stała na tyle szeroką autostradą, szerszą niż to zapalenie papierosa i wtedy dopiero można zmienić swój nawyk. Więc zmiana nawyków zawsze kosztuje nas pewien czas. Kosztuje pewien czas i wymaga czasu. A nawyki są nam potrzebne, bo tak jak Ci powiedziałem, one kierują większością naszego życia. Tak naprawdę większość rzeczy, które w życiu osiągamy, niezależnie od tego, czy związek, czy biznes, kariera,
wymagają tygodni, miesięcy, czasem lat pracy. Nauczenie się jakiejś nowej czynności wymaga od ciebie tygodni, miesięcy, a czasem i lat pracy. Stworzenie związku, stworzenie przyjaźni, to wszystko, te najważniejsze rzeczy, które kierują naszym życiem, wymagają długiego czasu. Nie da się ich zrobić na pstryk palcem z dnia na dzień. Więc jedynym sposobem, żeby człowiek je robił, jest wyrobienie w sobie odpowiednich nawyków. Nawyków myślenia i nawyków działania. Nawyków myślenia i nawyków działania. I tak samo też wyrobienie pewnego nawyku zajmuje pewien czas. Mówi się o tym, że to jest 21 dni. Ja uważam, że potrzeba troszkę więcej. Oczywiście zależy w jakim przypadku. Dlatego właśnie stworzyliśmy program Wyzwanie 90 dni, który trwa 90 dni. I nie tylko codziennie szkolimy Cię przez 90 dni, ale Ty również codziennie dzięki ćwiczeniom i zadaniom, które mają prowadzić Cię za rękę po prostu od właśnie miejsca, w którym jesteś dzisiaj, aż do miejsca, w którym spełnisz swoje marzenia, to oprócz tego wyrabiamy w Tobie pewne nawyki. Także po 90 dniach zmieniasz zupełnie to, co robisz w swoim życiu. Zmieniasz zupełnie właśnie swój sposób myślenia, swój sposób działania. Zmieniasz to, jak wygląda każdy Twój dzień. Więc dlatego tak ważne jest, żebyś nauczył się, czy nauczyła się, w jaki sposób możesz właśnie kontrolować i zmieniać swoje nawyki. Przede wszystkim, oczywiście, tak jak mówię, wymaga to wytrwałej pracy przez jakiś okres czasu. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz będzie taka, że musisz nauczyć się, jak przerwać pewien tok myślenia. Przerwać tą ścieżkę z punktu A do punktu B, uciąć ją w połowie, wykonać coś tak nagłego i coś tak niespodziewanego, co sprawi, że Twój umysł w pewnym momencie się zakotłuje i następnym razem, jak wejdzie w tą ścieżkę, coś jest przerwane. Może to być na przykład to, że jeśli kłócisz się ze swoją kobietą, możesz nagle znaleźć jakiś żart albo wylać jej na twarz szklankę zimnej wody. Cokolwiek, co sprawi, że już nawet zapomnicie, o czym tak naprawdę się kłóciliście. Znasz to uczucie z pewnością, kiedy czasem jesteś w jakimś stanie emocjonalnym, jesteś wkurzony albo się z kimś kłócisz i nagle zadzwoni telefon. Nagle zadzwoni telefon, porozmawiasz z kimś i później nawet nie pamiętasz w ogóle, że była jakaś kłótnia, nie pamiętasz w ogóle, co się działo. Więc spróbuję teraz pokazać Ci pewien eksperyment. Eksperyment, w którym chcę na początku, żebyś pomyślał, czy pomyślała o czymś negatywnym. Pomyśl sobie na przykład o sytuacji politycznej w Polsce, o partii politycznej, której nie lubisz i o politykach, których nie lubisz. Pomyśl sobie na przykład o tym, że się wkurzasz teraz na nim, jak oni sprawiają, że Twoje życie jest beznadziejne. To jest oczywiście eksperyment, także spokojnie, za chwilkę damy radę. No i pomyśl o tych negatywnych chwilach. Pomyśl sobie teraz o tym, że dużo rzeczy w życiu Ci się nie udaje, że tak naprawdę to życie Twoje no to jest trochę bez sensu, że ciągle ponosisz jakieś porażki, że ciągle w Twoim życiu nie udaje Ci się osiągnąć tego, co byś chciał czy chciała osiągnąć. Pomyśl, jak czujesz się samotnie, pomyśl, jak boli Cię tak naprawdę w sercu to, że zmarnowałeś czy zmarnowałaś kolejny rok swojego życia, że nie udało Ci się osiągnąć tego, o czym marzyłeś czy marzyłaś, że nie udało Ci się w Twoim życiu właśnie być szczęśliwym człowiekiem. Nie udaje Ci się każdego dnia tak naprawdę podążać za swoimi marzeniami, podążać za swoimi nawykami. Pomyśl teraz o tym i chcę, żebyś teraz o tym pomyślał, czy pomyślała. A ja zapewnię Ci właśnie tutaj inną zupełnie. Pomyśl o czymś, co będzie dla Ciebie przyjemne. Teraz pomyśl o tym na przykład, jeśli udałoby Ci się w przyszłym roku na 365 dni, czy nie pamiętam już ile będzie, ale powiedzmy w ogóle najbliższy, powiedzmy, rok czasu, niezależnie od tego, kiedy oglądasz ten film. Jak myślisz, jeśli udałoby Ci się w tym roku przez 300 dni cały czas realizować swoje marzenia i cele, przez 300 dni wstawać rano codziennie i mieć wspaniały dzień, jak myślisz, jak wyglądałaby Twoja przyszłość? Nawet pomyśl o tym, jak wyglądałaby Twoja przyszłość, jeśli przez najbliższe 3 miesiące udałoby Ci się codziennie wstawać rano i mieć uśmiech na twarzy, zaczynać działać i robić codziennie na jakąś jedną małą rzecz minimum w kierunku swoich marzeń. Nawet niech to będzie 1% dziennie, żeby po prostu posuwać się do przodu. Jak myślisz, jakie rezultaty pojawiłyby się
się w Twoim życiu w ciągu 90 dni? Jakie rezultaty pojawiłyby się w ciągu roku czy w ciągu kilku lat? Zastanów się, jeśli na przykład udałoby Ci się, a jeśli już masz, albo nie masz, stworzyć wspaniały związek. Jeśli już masz związek, to przenieść go na zupełnie inny poziom, sprawić, że on jeszcze byłby wspanialszy. Jeśli udałoby Ci się zarobić taką ilość pieniędzy, która pozwoliłaby Ci spełnić wszystkie Twoje marzenia i jeszcze zapewnić Ci wolność finansową, jeśli udałoby Ci się każdego dnia realizować swoje pasje, skupiać się na tym, co jest dla Ciebie ważne, no to właśnie, jak myślisz, jaki miałbyś nastrój, jak byś podchodził czy podchodziła do swojego życia? Widzisz teraz różnicę pomiędzy tym właśnie, co było wcześniej, a później? Udało nam się dzięki temu, że ja jestem lekko nie do końca pod sufitem, udało nam się przerwać Twój tok myślenia, całkowicie go skasować. Już myślę, że nie pamiętasz nawet, o czym jeszcze parę minut temu mówiłem, kiedy miałeś właśnie negatywny humor. Właśnie o to chodzi, że w Twoim życiu, jeśli chcesz zmienić swoje nawyki, no to nawyki właśnie idą przez Twoją drogę, przez Twoją głowę jak takie ścieżki, którą w pewnym momencie trzeba urwać. Jeśli jej nie urwiesz, no to Twój umysł jedzie na tym autopilocie i po prostu z punktu A do punktu B zawsze dojdzie w ten sam dokładnie sposób. Natomiast musisz znaleźć sobie jakąś czynność, która będzie potrafiła przerwać te Twoje nawyki. Kiedy na przykład kłócisz się ze swoją partnerką czy ze swoim partnerem, znaleźć czynność, która Was rozśmieszy, która całkowicie sprawi, że zapomnicie nawet, o co chodziło w tej kłótni. Jeśli na przykład masz zły humor, czujesz takie depresyjne myśli i czujesz, że coś jest nie tak w Twoim życiu, żeby znaleźć po prostu jakiś element, który będzie właśnie w tym Twoim życiu, przerywał ten nawyk z punktu A do punktu B, tak jak Ci wcześniej wyjaśniłem. Chodzi o to właśnie, żeby nauczyć się zarządzać swoim umysłem. Nasz umysł ma po prostu wgrany w siebie jakiś program i ten program będzie działał, dopóki Ty nie wciśniesz escape, dopóki Ty nie wciśniesz Ctrl-Alt-Delete, tak jak na PC-cie, na Macu nie wciśniesz mocno guzika power po prostu, albo nie zamkniesz aplikacji, to on będzie działał cały czas dokładnie w ten sam sposób, jaki Ci się wydaje. Więc tyle na dzisiaj chciałem Ci powiedzieć. Chcę Cię zachęcić gorąco do tego właśnie, żebyś przede wszystkim subskrybował czy subskrybowała nasz kanał, żebyś przede wszystkim wszedł sobie na www.wyzwanie90dni.pl, sprawdził tam za darmo 3 dni programu. W najbliższą niedzielę poprowadzę również webinar o godzinie 17. Który jest całkowicie darmowy, więc możesz sobie wejść, zapisać się, zarejestrować się teraz. Również zachęcam Cię do wejścia na nasz kanał na Facebooku, też tutaj znajdziesz właśnie linka. No a mi nie pozostaje chyba na dzisiaj już nic więcej do powiedzenia dla Ciebie, tylko to, że miej dzisiaj wspaniały dzień!